Dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na naszym spotkaniu dotyczącym karania milczeniem. Dzisiaj zajmiemy się tym tematem i chciałabym Was poinformować, opowiedzieć o różnych sytuacjach, które są często zgłaszane, o których mi tutaj mówicie. I powiedzieć, jak można sobie w tych sytuacjach radzić. Przede wszystkim chcę też powiedzieć, co karaniem milczeniem jest, a co nim nie jest, żeby była jasność. Będę się odnosić do różnych sytuacji, do różnych przykładów, tak żeby to było bardziej klarowne. W tym materiale na pewno nie powiem o tym, co jest przyczyną, czy co jest skutkiem takiego milczenia. Pozostawiam sobie to na osobny temat, nie chcę Was tutaj tym zarzucić taką ilością czy dawką wiedzy. Najważniejsze dla mnie są tutaj różne strategie, które chciałabym Wam przekazać. Także zachęcam Was oczywiście do aktywnego udziału, do dzielenia się też Waszym jakimś myśleniem, pytaniami, wątpliwościami, także śmiało możecie tutaj pisać na czacie o tym. I mam nadzieję, że ten live będzie dla Was praktyczny i bardzo pomocny, więc już tutaj z góry też chcę Was zaprosić, zachęcić do subskrybowania kanału, będzie można ten live później sobie też obejrzeć, czy podesłać komuś, kto tego może potrzebować, takiej treści. Także zostańcie tu na dłużej, będziemy ten temat na pewno rozwijać. W kwestii karania milczeniem, to jest też taki live, który zapowiada bezpłatny webinar o manipulacji i szantażu emocjonalnym i o tym, jak się przed tym bronić. Karanie milczeniem jest jednym z tych strategii manipulacyjnych, zresztą będę mówiła właśnie, że kiedy jest przemocą, kiedy jest manipulacją, kiedy jest bierną agresją, a kiedy jest po prostu ochłonięciem, ale wszystkie osoby, które jeszcze nie są zapisane na ten webinar, to zapraszam, wszystkie informacje znajdziecie w opisie, więc pod filmikiem też czytajcie to, co jest tam zawarte, później ze spokojem, bo tam znajdziecie też dodatkowe różne materiały, o których będę wspominała w trakcie tego dzisiejszego spotkania. Więc myślę sobie, że skoro tutaj jesteście, to prawdopodobnie czuliście się zranieni albo doświadczyliście właśnie tego milczenia, a być może to też Wy to milczenie stosujecie w relacjach. Dzisiaj będę mówiła o tej perspektywy właśnie osoby, która tego milczenia doświadcza, ale też na samym końcu, właściwie pod koniec, będę opowiadała o tej sytuacji, która jest dosyć często zgłaszana przez pary i jest w różnych relacjach widoczna, czyli jedna osoba mówi, no ja milczę, bo milczę przez ciebie, gdybyś na mnie nie krzyczała, gdybyś tak się nie zachowywała, gdyby, to ja nie musiałbym, najczęściej mężczyzna, milczeć. Oczywiście to podaję tutaj trochę te przykłady, które najczęściej się rzeczywiście wydarzają, ale to nie jest też tak, że to mężczyzna milczy, bo kobieta również te strategie stosuje. No ale zwykle właśnie po drugiej stronie jest odpowiedź, no ale ja muszę krzyczeć, muszę robić te rzeczy po to, żeby tobą wstrząsnąć, po to, żebyś zareagował, bo właśnie przez to, że ty milczysz, to ja się tak zachowuję, bo nie chcesz podejmować jakiegoś tematu. No i koło się zapęta, koło się zamyka i tak naprawdę trudno jest wyjść z tego impasu, więc przygotowałam wskazówki zarówno dla niego, jak i dla niej, ale też wspólnie dla pary i będę ten wątek na pewno omawiała. No co, słuchajcie, jesteście gotowi, dajcie tutaj znać na czacie, czy wszystko w porządku, czy z jaką myślą, z jakim pytaniem też Wy przychodzicie na to spotkanie. Jestem bardzo ciekawa, także będzie mi miło, jeśli tu się odezwiecie do mnie, a ja zacznę może od tego, że karanie ciszą może właśnie stanowić taki subtelny, ale potężny sposób manipulacji i kontroli w relacjach, ale istnieje różnica między przemocą a nieprzemocą, czyli przemoc, czyli taki sposób karania jest wtedy, kiedy milczenie jest wykorzystywane do tego, żeby kogoś skontrolować, żeby kogoś zmanipulować, żeby kogoś celowo zranić, żeby kogoś celowo ukarać, czyli no na przykład tak, jedna osoba ignoruje drugą przez długi czas po kłótni, nie odzywa się,
Nawet jeśli ta druga już wykazuje chęć rozmowy, to manifestuje to różnymi zachowaniami, nie wiem, wychodzeniem z pokoju, przenoszeniem swojego talerza, nie wiem, w inne miejsce, to ja teraz nie będę nawet jeść z tobą przy jednym stole, albo w ogóle kontynuowaniem tego milczenia, nie zabieraniem żadnego głosu, prawda? Więc to są takie zachowania, które są bardzo destrukcyjne, niszczące w relacji, ale tych przykładów jeszcze będę podawała dużo, dużo więcej później. Natomiast milczenie może też wynikać z różnych takich naszych indywidualnych potrzeb, czy też trudnych doświadczeń emocjonalnych, nie z intencji zranienia kogoś, nie z kontroli i ktoś potrzebuje, nie wiem, czasu na przetworzenie tej informacji, tego, co się zadziało, czy też ochłonięcie, no i wtedy no, nie nazywamy tego żadną karą. Ale też zdaję sobie sprawę, że wiecie, to tak w tej teorii, jak ja tutaj powiedziałam, no to brzmi to wszystko rozsądnie i bardzo jasne i przejrzyście, ale jak wchodzi już życie i wchodzą emocje, to to nie jest już takie proste do rozgraniczenia, więc będę na przykładach jeszcze większych wam opowiadała za momencik. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze chciałabym zrobić króciutki wstęp na temat tego, ponieważ bardzo często ktoś mówi, ale on mnie ignoruje, czy ona mnie ignoruje, tak? Czy tam jest jakaś obojętność i tak dalej. Więc chciałabym też zwrócić uwagę na taki bardzo ważny aspekt i różnicę pomiędzy ignorowaniem, a pomiędzy interpretacją tego, co robi druga osoba. Ja zawsze pytam, jak ktoś mówi, ale bo on mnie ignoruje, milczy i ignoruje, zawsze dopytuję, i co konkretnie ta osoba robi, czyli co konkretnie, nie wiem, mówi albo czego nie mówi, jak się zachowuje, czy w jaki sposób się nie zachowuje, ponieważ wtedy też tak naprawdę jest możliwość ocenienia tego, czy coś jest interpretacją czyjąś, czy jest no, jakąś realnością, tak? Czyli jeżeli na przykład ktoś właśnie, tak jak powiedziałam wcześniej, świadomie nie reaguje na zachowania, na potrzeby jakiejś drugiej osoby, czyli ktoś mówi, powiedzmy, że jestem w jakiejś trudnej sytuacji kryzysowej, czy ty możesz mi pomóc, albo nie wiem, już nie mogę wytrzymać tej ciszy, czy możemy jakoś wrócić i zacząć rozmawiać, a druga osoba dalej milczy i nie odpowiada nic. Ja rozumiem, że może nie mieć gotowości do rozmowy, nie chcieć jeszcze rozmawiać i tak dalej, ale jeśli dalej tam jest cisza, no to jest to rodzaj ignorowania, a nie interpretacji tego zachowania jako ignorowanie, tak? Bo w takiej sytuacji ja mogę dalej powiedzieć, okej, widzę cię, słyszę, że potrzebuję, że tobie trudno jakoś z tym napięciem, ja jeszcze sobie tego nie poukładałam, ja jeszcze nie jestem gotowa na tą rozmowę. I zobaczcie, dalej nie spełniam potrzeby tej osoby, ale jednak traktuję tego człowieka jak człowieka, jakoś z szacunkiem, biorę pod uwagę to, że jest mu jakoś trudno. No i jestem w kontakcie. To nie jest taki kontakt, który ja urywam i mam to totalnie w nosie, bo tylko moje się liczy, bo ja teraz mam prawo milczeć, mam prawo ochłonąć, prawda? Tylko jakoś próbuję ochronić więź, która pomiędzy nami jest i którą budowaliśmy przez pewnie wiele, wiele lat, nie zniszczyć jej doszczętnie, ponieważ każda taka dodatkowa sytuacja sprawia, że ta relacja po prostu gdzieś tam no, podupada i to zaufanie zaczyna być po prostu coraz mniejsze. Ale na przykład interpretacja czegoś jako ignorowania byłaby wtedy, gdyby ktoś powiedział, że ja się czuję taka zraniona, ponieważ moja przyjaciółka nie chce się ze mną spotkać, tylko wybrała, żeby dzisiaj, nie wiem, spędzić czas albo kolejny weekend, nie wiem, jest z mężem i z dziećmi, jest zajęta, a w ogóle nie ma dla mnie czasu i przestrzeni. No, trochę nie patrząc na to, że ona ma też jakieś swoje życie, być może jakieś swoje trudności, jakieś potrzeby i zamiast porozmawiać o tym, co takiego się dzieje w tej sytuacji czy w tej relacji i jakie my mamy potrzeby, czy ona ma gotowość jakoś na nie odpowiedzieć, jest to interpretowane jako ignorowanie, więc ja się nie będę wtedy prosić ani pytać, jak będzie chciała, to sama przyjdzie, a druga osoba może nawet nie mieć zupełnie pojęcia o tym, że my mamy jakieś oczekiwania i potrzeby względem niej, albo że coś, co robi, jest odbierane jako ignorowanie, a przecież w sytuacji ujawnienia tego byłaby możliwość przedyskutowania tej sprawy, czy zadbania jakoś zaopiekowania tego problemu, który się pojawił, prawda? Więc słuchajcie, jakby to karanie ciszą, czyli w ogóle cisza, milczenie,
Czasem jest przemocowe, czasem może na to jakoś sobie nazwać jako manipulację, czasem jako bierną agresję, czasem jako potrzebę ochłonięcia. Ale pamiętajcie też, że nie do końca ma też znaczenie, jak my to nazwiemy. W sensie te rzeczy i umiejętność rozróżniania tego, kiedy coś jest szantażem, manipulacją i że w ogóle, że coś jest przemocowym zachowaniem, jest bardzo dla nas ważne i potrzebne po to, żebyśmy mogli bronić też swoich granic, po to, żeby móc nazwać pewne rzeczy, które się dzieją, a które jest nam trudno nazwać, i my tak się wahamy, się zastanawiamy, czy to okej, jakby po której stronie. Nie chodzi o to, żeby sobie teraz zbierać amunicję do tego, żeby wyrzucać coś w drugą osobę, ale chodziłoby o to, żeby to nam dawało taką pewność, że okej, to, co ja czuję czy robię, jest w porządku, albo właśnie nie jest w porządku, i to zamiast zarzucać coś komuś, mogę też się poprzyglądać sobie. Natomiast jeżeli używamy w ogóle sytuacji ciszy i tego, że wiemy, że w niektórych sytuacjach jest to właśnie karaniem ciszą, jakąś formą przemocy czy manipulacji, i my z miejsca już mówimy do drugiej osoby, bo ty mnie manipulujesz, bo to jest karanie ciszą i to jesteś przemocowy, no to też jakby reagujemy bardzo emocjonalnie i nie doprowadzi nas to raczej do rozwiązania tej trudności, tego problemu. Więc pytanie, na czym nam zależy, bo pewnie będą takie sytuacje, w których to nazywamy i po prostu wyrażamy wprost niezgodę na to, ale będą też takie relacje i sytuacje, w których no, coś takiego może też jakoś niszczyć, burzyć, i są inne sposoby na to, żeby tutaj zadziałać. No bo chodzi mi o to, żeby nie używać etykiet do przerzucania się i jakby, wiecie, kontynuowania wojny, która gdzieś tam się rozpoczęła, tylko używać tych różnych metod i wiedzy, którą na przykład nabywacie tutaj na tym live'ie, do tego, żeby umieć postawić swoje granice w konstruktywny sposób i zadbać o siebie, ewentualnie zobaczyć, jakie są możliwości jeszcze po mojej stronie w relacji, na której mi zależy i co ja mogę z tym zrobić. Dobrze, no to przyjrzyjmy się po pierwsze, no chyba 10 takich sytuacji sobie wymyśliłam, na które bym chciała zwrócić uwagę. Czyli pierwsza jest taka, kiedy ktoś mówi, no, że druga osoba jakby próbuje z nią porozmawiać, ona celowo unika odpowiedzi, nie chce poruszać tego tematu, prawda, czy manipuluje. To jest taka sytuacja, czyli ktoś mnie pyta, mówi, że no, to jest ważne, tak, dla mnie, ale dalej nie podejmuje wątku, czyli nie wiem, zgadza się nawet z nami, mówi, tak, to jest to, co mówisz, to jest istotne, należy o tym porozmawiać, ale milczy, nie podejmuje akcji, nie podejmuje rozmowy, nie mówi, że potrzebuje przerwy, prawda? I to jest rodzaj właśnie biernej agresji. I teraz reakcja taka konstruktywna byłaby taka, że dana osoba powie, że chce ochłonąć i wrócić do rozmowy za jakiś czas, ale często właśnie nie wraca, prawda? I to jest ten największy problem, że jakby w tym pierwszym odruchu my nawet wiemy, co mamy zrobić, ale już w tych kolejnych działaniach, w kolejnych odruchach niekoniecznie, niekoniecznie. I teraz jak reagować, jak nazwać wprost to, co się właśnie dzieje, tak? Czyli w ogóle możemy, bo często tu ludzie się wycofują, to jest w bardzo różnych sytuacjach, na przykład ktoś proponuje terapię par, widzi na twarzy zdziwienie i milczenie, no i sam też wycofuje się z tematu i na przykład mówi, no to za jakiś czas, jak będzie problem, to ja wtedy to wypomnę, że ja zaproponowałam, czy zaproponowałem, a spotkało się to właściwie właśnie z milczeniem. I to też nie jest konstruktywne zachowanie, w którym my sobie, wiecie, właśnie budujemy tą kuleczkę. W ostatnim materiale o biernej agresji, o rodzajach biernej agresji mówiłam, że my sobie też hodujemy taką, wiecie, kulkę mocy, którą potem możemy rzucić w drugą osobę. I pewne rzeczy też można nazwać bardzo wprost, otwierając temat i trochę patrząc na to, w którym miejscu my właśnie jesteśmy. Czyli mogę powiedzieć na przykład, wiesz, wnoszę ten temat, nie wiem, na przykład terapii par, albo wnoszę to, że
do mnie, nie wiem, zachowujesz się w jakiś tam sposób, który mi się nie podoba, albo że nie rozmawiamy o jakimś ważnym aspekcie, który uważam, że wymaga rozmowy i ja tego potrzebuję, ale widzę, że ty, i tutaj podajemy zachowanie, nie wiem, milczysz, zmieniasz temat, mówisz, że wrócisz do rozmowy, ale nie wracasz. I kiedy obiecujesz mi i nie wracasz, to ja czuję złość i to też wpływa na naszą relację, na to, jakie mam do ciebie zaufanie, czy ja potem chcę się do ciebie przytulić, czy ja mam ochotę na seks. Ja czuję, że się od ciebie oddalam, bo czuję się bardzo zraniona i to po prostu no właśnie między nami i niszczy tą więź, na której mi zależy, no ale ja też nie mam zamiaru jakoś, nie wiem, biegać, sprawdzać, pytać cię wielokrotnie, nie chcę, żebyś właśnie czuł, czy czuła się wtedy kontrolowana, tak, czy nawet można nazwać te różne rzeczy, które ta osoba później obraca trochę w zupełnie inne argumenty. I oczywiście w takich relacjach, które są bardziej stabilne, może bardziej dojrzałe, może bardziej bezpieczne i nie ma tak wielu różnych zranień, ktoś się zreflektuje i stwierdza, ok, w sumie to masz rację, tak, i koryguje to swoje zachowanie, ale będą takie sytuacje, czy takie relacje, w których ktoś dalej będzie reagował z poziomu urażenia, no i można uznać, że to nie działa, ta technika zupełnie jest do niczego, ale to nieprawda, w sensie jakby moje wypowiedzi nie mają wpłynąć na drugą osobę tak, żeby ona zaczęła rozmawiać i w ogóle chciałabym, żebyśmy się pozbyli takiego celu, że ty masz zrobić cokolwiek, żeby ktoś otworzył usta, żeby zaczął gadać. Jakby w ogóle to nie jest intencją. Intencją w takiej sytuacji jest to, żeby móc o siebie zadbać i ten rodzaj reakcji powoduje, że ty ochraniasz też swoje granice, że o nie zaczynasz dbać, jasno komunikujesz, nie wchodzisz w odreagowywanie, nie wchodzisz w bierną agresję, nie wchodzisz w walkę, tylko stajesz stabilnie na swoich nogach i nazywasz jasno to, co jest. I właśnie w tych różnych sytuacjach, które tutaj dla Was przygotowałam, chcę Wam opowiedzieć, czy pokazać kilka takich reakcji, z których będziecie mogli sobie spokojnie korzystać. Dajcie znać, czy to jest dla Was przydatne. Napiszcie w komentarzu. Dobrze. Druga rzecz, czyli drugi punkcik, to jest właśnie takie pytanie, na przykład, które często ludzie mówią, dobrze, ale ja go pytam, czy ja ją pytam, kiedy będzie można porozmawiać, a ta druga osoba odpowiada mi, że nie wie, albo że właśnie za jakiś czas i to się też nie dzieje. Można to jakoś, podobnie jak przed chwilką to omówiłam, potraktować jako rodzaj zaniechania. Rodzaj zaniechania, tak jak mówiłam na ostatnim live'ie też, jest rodzajem biernej agresji. I wtedy to jest sytuacja, w której rozmawiamy o tym, co to zaniechanie robi. Czyli zwykle pary koncentrują się na diagnozie. Czyli udowadnianiu drugiej osobie, że to, co zrobiła, jest nie okej, że nie powinna się tak zachować, że to jest zaniechanie, zaniedbanie, brak zaangażowania, czyli właściwie wchodzimy w takie tony wzajemnego obwiniania się. I nawet jeśli masz rację, że to wszystko tym jest, to co powiedziałam na samym początku a propos diagnoz, one nam kompletnie, zupełnie nie służą. Ty masz to wiedzieć i rozumieć tylko po to, żeby przestać prosić, przestać błagać o uwagę, przestać brać winę na siebie, żeby zacząć stawiać granice i komunikować się bardziej jasno, klarownie i przejrzyście. I zobaczcie, w takiej sytuacji my już nie rozmawiamy o tym, że ktoś milczy, bo my wiemy, że ktoś milczy i ta druga osoba też wie, że milczy i każdy z nas wie, że to nie działa zbyt dobrze na nas, ale wtedy rozmawiamy o oporze. Zaniechanie jest formą oporu. Tak? Czyli wtedy ja mogę powiedzieć o tym, co to zaniechanie znów robi, jak to na mnie wpływa. Ja tylko tyle i aż tyle mogę. Wtedy druga osoba nie zarzuci mi, że ja reaguję agresywnie, że atakuję, bo ja cały czas, zauważcie, robię jedną rzecz w tych przykładach, dzielę się sobą. Tak? Czyli twoje zachowanie wpływa na mnie w taki sposób, że dzielę się sobą. Tak? Nie próbujemy, wiecie, jak mamy opór, jak mamy jakiś opór, to my nie próbujemy tego oporu przełamać siłą, bo się wykończymy i nasza energia naprawdę się wykończy i będziemy totalnie, totalnie bezsilni, a z bezsilności bardzo łatwo jest wejść też właśnie w działania
chociażby samemu przemocowe, tylko oglądamy ten opór z każdej strony i to jest bardzo długi proces. Proces, który, słuchajcie, wymaga umiejętności zarządzania swoimi emocjami, rozpoznawania tego, co się we mnie dzieje, tego, co jest w moich potrzebach, tego, gdzie są moje granice, konstruktywnej rozmowy, różnych technik, tego, żeby umieć się w tym poruszać. Więc te osoby, które korzystają z moich materiałów, korzystają z kursów, to znajdziecie tam te techniki, które prowadzą Was krok po kroku dla osób, które właśnie są w relacjach w takim milczeniu, w takim impasie, ale to nie są relacje, nie wiem, przemocowe, to zachęcam Was do sprawdzenia też później po live w opisie, teraz tutaj nie mam tego linku pod ręką, ale wrzucę Wam w kursu Milczenie w związku i tam dokładnie macie rozpisane w różnych po kolei w lekcjach, co każda z osób może zrobić i gdzie się kończy granica każdej z tych osób. Ponieważ to też jest bardzo cenna informacja, słuchajcie, przed którą my się bronimy i często nam się wydaje, no to okej, nie chcę kończyć tej relacji, ale nie mam narzędzi, bo w sumie nie mam na niego wpływu, mogę tylko powiedzieć, o co mi chodzi. I dalej jakby boimy się tego, co odkryjemy, czyli nie stawiamy granic, bo boimy się, że jak ją postawimy, to jest to równoznaczne, nie wiem, z utratą relacji, z końcem, bo jesteśmy tak bardzo przerażeni, że ktoś nas odrzuci, mimo że w sumie nas krzywdzi, dzieje się coś krzywdzącego, prawda? I my często nie chcemy tych rzeczy jakoś odkrywać, ponieważ boimy się tego, co jest w naszej wyobraźni, czyli lęku, nie wiem, przed samotnością, lęku przed rozpadem relacji i tak dalej, i tak dalej. I z tego powodu tych granic też nie stawiamy, a to jest bardzo cenna informacja, lepiej szybciej dowiedzieć się, w jakiej my relacji jesteśmy i podjąć decyzję i nie marnować sobie życia. Więc jak ktoś ma taką ochotę, to link do tego kursu tutaj zostawię i zostawię też Wam fajne zniżki na ten kurs. Trzecia rzecz, trzeci punkt jest taki, że prosisz właśnie o rozmowę, ale ktoś traktuje Cię jak powietrze, właśnie to, co powiedziałam na samym początku, nie wiem, wychodzi z pokoju, albo zabiera talerz i ostentacyjnie, nie wiem, je teraz w swoim pokoju, albo nie przy tym samym stole, tak? I to jest ten rodzaj ignorowania, czy uporczywie milczy, mimo tego, że my prosimy, pytamy, zadajemy konstruktywne pytania, czego ty potrzebujesz, a kiedy byłby ten odpowiedni moment na rozmowę, tak? Czyli robimy to, co jest ważne, czyli zakładam, że czasem jak zaczynamy rozmowę, to ona zaczyna się w nieodpowiednim momencie, bo ktoś nie ma zasobu, bo to jest, nie wiem, już jakoś późno wieczorem, bo ktoś miał trudny dzień i tak dalej, ale nie można tego mieć w nieskończoność. Nie można w nieskończoność być ciągle, nie wiem, nie mieć czasu, nie mieć zasobów i mieć trud i to nie może trwać w nieskończoność, bo takie uporczywe milczenie jest przemocowym zachowaniem właśnie. No i tu można spokojnie wykorzystać te strategie, o których powiedziałam chwilę wcześniej przy tych punktach wyżej. Kolejna rzecz jest taka, że mamy takie poczucie, że ktoś niby coś komunikuje, ale tak naprawdę nie mówi wprost. Może nie jest tak, że całkiem się nie odzywa, coś tam się odzywa, jakieś takie logistyki i takie aspekty możemy omawiać, ale tak naprawdę czujemy, że wisi coś w powietrzu, ta osoba nie mówi, co się zadziało, mamy takie poczucie, że musimy się jakoś domyślać, trochę sprawdzamy, czy jesteś zły, czy wszystko w porządku, no nie wiem, widzę. No i słuchajcie, im więcej tego napięcia się dzieje, tym więcej zaczyna ta osoba, której trudno jest w tym napięciu wytrzymać, robić coś, żeby to napięcie zniwelować, czyli zaczyna, no właśnie, prosić, pytać, no ale powiedz, ale przecież widzę, ale zobacz, masz taką zmarszczkę na czole, a jest, ma tą zmarszczkę na czole wtedy, kiedy się denerwujesz, no to dlaczego mnie okłamujesz, to co ja jestem ślepa, prawda? I jakby zaczyna naciskać, zaczyna w ten sposób, też też ważne dla tej osoby, która to robi, złapać to, że to jest próba poradzenia sobie z moim napięciem, tak? Co innego mogę wtedy powiedzieć? Mogę powiedzieć na przykład, czuję tak duże napięcie, kiedy dzieje się to, co właśnie się dzieje, że ja sama być może muszę, wiecie, ochłonąć i wyjść, prawda? No ale jeśli robię taką rzecz, to muszę się spodziewać, że najczęściej uruchomię obronę w drugiej osobie, mało kiedy, w których sytuacjach zadzieje się tak, że ktoś powie,
Wiesz co, masz rację. No fajnie, dzięki, że to zauważyłaś, że mam tą zmarszczkę na czole teraz. Dzięki temu będę mógł się poprzyglądać, jak dużo napięcia i złości mam w kierunku do ciebie, której nie mogę wyrazić, a która jest bierną agresją. Więc najczęściej to się po prostu nie zadzieje. Zadzieje się to wtedy, kiedy ktoś może ochłonąć, ale najczęstszą odpowiedzią, może macie takie doświadczenie, albo no, spotkaliście się z czymś takim, to możecie też napisać, jak ludzie reagują, ale najczęściej ta odpowiedź jest: przestań, wydaje ci się, co mi wciskasz, znowu mi coś każesz, ja nawet nie mogę nic spokojnie, zachowuję się przecież normalnie, o co tobie w ogóle chodzi, przecież nie jestem zły, albo w drugą stronę, przecież powiedziałaś, że mogę wyrażać swoją złość, że to warto wyrażać swoją złość, to teraz, kiedy jestem zły, to tobie o coś chodzi i każesz mi przestać. Prawda? I to jest zaproszenie właśnie do wymiany, do otwarcia ognia, a warto tego uniknąć i jakoś siebie w tym ochronić. I co można powiedzieć? Oczywiście, że można powiedzieć z poziomu etykiety, o której na początku mówiliśmy, czy to jest toksyczne, to jest niszczące. No jakby, słuchajcie, ja nie muszę tego nazywać, żeby, bo my czasami nazywamy to w ten sposób po to, żeby dać sobie takie prawo do czucia, że tak właśnie jest. Czyli ja nie muszę nazwać, że coś jest, nie wiem, niszczące, bo ja czuję, że to jest niszczące i ja mogę od razu zadbać o siebie, czy postawić granice i jakby w tym kontekście, nie? Myśleć o radzeniu sobie. Nie muszę też domyślać się, nie muszę robić presji, ale mogę na przykład powiedzieć coś w stylu, wiesz, widzę, że coś jest nie tak, że chcę, abyś wiedział, że ja zauważam to. Ale też nie chcę zgadywać, tak? Nie chcę zgadywać, nie będę dopytywać. Jeżeli nie chcesz rozmawiać, zapytałam cię dwa razy, odpowiedziałeś, że nic. Mam takie wrażenie, że coś jest nie w porządku. Jestem otwarta, jak będziesz miał taką gotowość, chęć pogadania, to przyjdź do mnie. Nie mogę cię jakoś też w tym, nie wiem, wesprzeć. Zupełnie inny komunikat, tak, który oddaje odpowiedzialność drugiej osobie i daje jej pole do działania. Oczywiście my w tym czasie. To, co nie jest przedmiotem tego materiału i tego live'a, jest umiejętność zarządzania swoimi emocjami i radzenia sobie w takiej stresowej sytuacji w inny sposób. Może też być tak, że druga osoba nie przychodzi, czyli zobaczcie, mogę się odwołać wtedy do tego i mam czyste sumienie, że ja zachowałam się w porządku w tej sytuacji, bo nikt mi nie zarzuci, że kogoś zaatakowałam, że przekroczyłam granicę, że kogoś zinterpretowałam, prawda? Nie wiem, ktoś niekoniecznie wejdzie w rolę ofiary, nie powie, że go interpretuję albo że krzyczę. Tylko mogę powiedzieć właśnie w takiej sytuacji, że nawet jeśli ktoś mi powie, no tak, ja nie przychodzę, bo ty krzyczałaś, czy krzyczysz. I słuchajcie, my możemy mieć takie poczucie, że no rzeczywiście w tych wszystkich sytuacjach dotychczas ten ton głosu był podniesiony, był też krzyk, nie wiem, z mojej strony, ale wiem, że na przykład w tej nowej sytuacji, obecnie, która się dzieje, ja koryguję swoje zachowanie, je zmieniam i zaczynam stawiać granice. I mogę też to rozgraniczać i nawet jakoś, wiecie, wziąć odpowiedzialność za ten kawałek, który się działo wcześniej w naszych relacjach, mogę powiedzieć, wiesz, rozumiem, słyszę to, co mówisz, to prawda, że do tej pory na przykład używałam krzyku, też mieliśmy taki wzór, do tej pory to tak wyglądało, jak mówisz, masz rację, że zwykle krzyczałam, ale w tej sytuacji mówiłam spokojnie, w tej sytuacji i do niej się odnoszę, zaproponowałam ci wysłuchanie, ale nie wróciłeś do tematu i wybrałeś to, by nie rozmawiać. Zobaczcie, to jest bardzo ważne, czyli ty wybrałeś, oddaję ci tą odpowiedzialność, tak? Teraz mówisz do mnie o tym, czego nie zrobiłam, słyszę to, ale mam takie poczucie, że czegoś potrzebuję, że w ten sposób chcesz mi to zakomunikować, chcesz rozmawiać. No i mam pytanie, czy my będziemy się teraz oskarżać, czy jednak pogadamy o tym, co jest ważne, tak? Czyli takie wyjście z zaproszenia do dalszej kłótni, czyli to, co zwykle pary mówią, że zaczynają jakoś ze sobą rozmawiać, ale po 2 minutach idzie to nie w tą stronę. I są też badania na to, Gottman je robił, mówił o tym, że te pierwsze minuty rozmowy, pierwsze zdania, które my powiemy do drugiej osoby, czy zostaną powiedziane do nas, decydują o tym, czy można z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć, jak rozmowa się potoczy, czy będzie udana, czy zakończy się kłótnią i walką. To jest właśnie ta różnica, o której Wam tutaj mówię i pokazuję.
Oczywiście rozpoczęcie w konstruktywny sposób nie daje stuprocentowej gwarancji, że rozmowa się powiedzie, bo nie tylko my jesteśmy odpowiedzialni za tą rozmowę i nie mamy magicznych zdań, które sprawią, że kogoś wprawimy w jakiś trans odpowiedniego działania, ale dajemy szansę na to, że ktoś może to wykorzystać, że sprawiam, że nie uruchamiam triggerów, sprawiam, że nie odpalam jakby z góry bardzo silnych emocji, bo w przeciwnym razie jakby jest to skazane na porażkę. Dajcie znać, czy to do Was trafia. Co sobie o tym myślicie? Jesteśmy już prawie w połowie. Dajcie znać, czy to jest jakoś pomocne, sensowne. Jakie to dla Was jest? Ciekawa jestem. Czy w którym z tych sytuacji właśnie się spotykacie, albo stosowaliście, działa czy nie działa, czy jak tam o tym myślicie. A ja przejdę do piątego punkciku. Piąty punkt, czyli druga osoba udaje, czy zamiata pod dywan i udaje, że nic się nie wydarzyło. I w ten sposób właśnie milczy. Tak, czyli z jednej strony coś się zadziało, jakaś konfliktowa sytuacja i ktoś na przykład potem rzuca słuchawką i za chwilę albo urywa rozmowę na jakichś komunikatorach, albo co tam jeszcze, może wyjść na przykład trzasnąć drzwiami, a potem wraca i mówi: i tak jakby nigdy nic, w ogóle jakby sytuacja nie miała miejsca i próbuje rozmawiać. To jest forma milczenia, które ma formę manipulacji. Czyli zamiatam pod dywan, udaje, że nic nie miało miejsca zupełnie. I znów jakby, wiecie, można postawić granice, powiedzieć o faktach, tak? Nie wiem, ostatnio się rozłączyłaś, wyszedłeś z domu, urwałeś rozmowę, ucięła się. Ja to odebrałam, tak, jako chęć, czy brak właściwie chęci do rozmowy, tak, czyli w takich sytuacjach, kiedy ktoś mówi: no ale co się nie odzywasz, no ale o co ci w ogóle chodzi, no ale tak, czyli ktoś nie przychodzi i nie mówi: wiesz, wyszedłem, rozłączyłam się, bo musiałam ochłonąć, przepraszam, nie zakomunikowałam tego, nie poradziłam sobie z emocjami, teraz wracam i możemy to jakoś przegadać, daj znać, jak ty się miałeś, czy miałaś przez ten czas, tylko próbuję jakoś znormalizować tę sytuację, mówiąc: no ale co się nie odzywasz? Czyli przerzucę winę na drugą osobę, na nas. Tak? Więc można właśnie powiedzieć, tak jak powiedziałam przed chwileczką, że tak, odebrałam to jako brak chęci na rozmowę i stwierdziłam, że jak będziesz gotowy czy gotowa, to się odezwiesz, że czy nie chcesz myśleć, czy to jest dobry moment, aby wyjaśnić sytuację, ale skoro ktoś wnosi i się tutaj odzywa, no to właśnie można też zapytać, czy uważasz, że to teraz to jest dobry moment, żeby jakoś porozmawiać, chcesz do tego wrócić. Też my musimy sprawdzić, czy my chcemy wrócić do tej rozmowy, czy jesteśmy gotowi, jakby wiecie, przejść do porządku dziennego, bo to nie wszystkie sytuacje też wymagają wielkiego omawiania. I może być tak, że rzeczywiście na przykład zadziało się w ten sposób, że to my się nie odzywaliśmy, tak? I obie osoby mają coś do odkrycia o sobie i to jest najczęściej jakoś pogadanie o złości, że tak, tego napięcia i tej złości było tak dużo, że nie mogliśmy się skomunikować i że naszym jedynym pomysłem na to było urwanie tego kontaktu. I być może jak teraz każdy z nas pobyło oddzielnie, to ma teraz zasoby na to, żeby ze sobą jakoś, nie wiem, porozmawiać, żeby uruchomić tą próbę powrotu do tematu. I też tu bym chciała tak zaznaczyć, że osoby, które mają taki narcystyczny kawałek, to jest narcystycznym kawałkiem takiej osobowości, to jest często też ich technika na powrót do dialogu i w ten sposób próbują, bo im jest bardzo trudno przyznać się do wrażliwości, do potrzeb, no i trochę obracają wtedy tego kota ogonem. No i znowu, jakby nie mamy być terapeutami tej osoby i jej tłumaczyć, że to jest obrona narcystyczna i że należy zachowywać się w inny sposób, bo wchodzimy w ten kawałek biernej agresji pod tytułem wyższość, o której mówiłam w tym nagraniu poprzednim, ale mogę to rozumieć i mogę to uznać jako właśnie próbę
próbę, wiecie, nawiązania kontaktu i po prostu w ten kontakt wejść. Tak też może być. Oczywiście to nie może być jedyna strategia na powrót do rozmów, no bo to by było już jakoś no, naruszające granice i takie robiące duże zamieszanie w tej relacji, że ktoś tu zawsze przyjmuje i kontenderuje, a ktoś tu zawsze jakoś reaguje właśnie w taki no, mało ciekawy sposób. Ale w niektórych sytuacjach jakoś wyobrażam sobie, że to jest możliwe. Czyli można jakoś zignorować to pytanie, a co ty się tam nie odzywasz, nie odpowiadać na nie wprost, nie tłumaczyć, tylko zapytać czy skomentować na przykład, że o, widzę, że chcesz pogadać, fajnie, cieszę się, że się odzywasz. I to jest możliwe wtedy, kiedy my mamy też ułożone swoje emocje. Zobaczę, co tutaj piszecie i przejdę zaraz do szósteczki, że tak, okej, okay, wszystko, ale też sporo przemyśleń jednocześnie, no to piszcie, jakie macie przemyślenia, słuchajcie, jestem szalenie ich ciekawa, co wy tam myślicie. To jest też dla mnie zawsze bardzo pomocne, no, nie widzę was po drugiej stronie, więc chętnie się dowiem, jakie te wasze przemyślenia są, podzielcie się nimi ze mną. Mój ekspartner za każdym razem, jak dochodzi do spięcia lub rozmowy na trudny temat, prawie automatycznie przestawał się odzywać. Teraz jeszcze tkwię w tym samym mieszkaniu, on udaje, że mnie nie widzi. No, to jest sytuacja taka, wiecie, dotycząca rozstania, czyli wtedy, kiedy no, już jakby nie udało nam się porozumieć, prawda? Więc no, też warto sobie przypomnieć, że no, tak jest, bo z jakiegoś powodu się rozstajemy i miło by było rozstać się, nie wiem, w jakiejś zgodzie, życzliwości i szacunku, no ale znów ja nie mam wpływu na zachowanie drugiej osoby, zwłaszcza tej, która się wypisała z relacji, no bo skoro jest ekspartnerem, to znaczy, że nie chce tego kontaktu i pokazuje to w taki sposób, to jest zawsze pytanie, jak ja mogę o siebie zadbać, czy co mogę sobie zrobić, żeby, nie wiem, nie tkwić w tym miejscu, a jeśli jeszcze z jakiegoś powodu tam muszę tkwić, no to jak regulować swoje emocje, bo jest to sytuacja tymczasowa, jak rozumiem, do przetrwania. Dobra, kolejny punkt to jest taki, że ktoś właśnie się nie odzywa, tak a propos, ale załóżmy, że to dotyczy relacji, w których chcemy być, z którymi chcemy mieć jakoś kontakt, tak, czyli można też podjąć próbę rozmowy z oddaniem jakiejś takiej pałeczki, z taką zaczepką, by sprawdzić reakcję. Zresztą w tej sytuacji, o której tutaj napisałaś, to też może i to byłoby jakoś możliwe, prawda? Czyli widzę, że się nie odzywasz, czy tak wolisz na przykład, tak chcesz, żeby było na przykład do tego i tego czasu, albo, no nie wiem, fajnie się bawiliśmy ostatnio, nie wiem, urwał się kontakt, czy coś się stało, czy jakoś próba jakoś zapytania, czasem to jest zwykła propozycja, tak, spotkania, ale ktoś dalej urywa kontakt, no to wiecie, ja jakoś przyjmuję takie założenie, że jeżeli to jest moja jedna taka reakcja, na którą ktoś nie odpowiada, to ja mam jasną informację o dwóch rzeczach. Albo się coś dzieje trudnego i może ktoś potrzebuje wsparcia, no albo ktoś autentycznie daje mi znać, że nie chce ze mną tego kontaktu. I tutaj już jakby trudno to ocenić, wymaga to pewnie przyjrzenia się jakimś, wiecie, konkretnym sytuacjom i tego, na jakim etapie jest ta relacja, bo jeżeli ta relacja się dopiero zaczęła budować, no to prawdopodobieństwo jest, że to jest ta druga odpowiedź. Ale jeśli to jest relacja, która jest mi bliska, jest ważna, nie wiem, przyjaźnimy się od lat, to myślę, że można tego zaangażowania włożyć też tam trochę więcej i jakoś sprawdzenia, nie wiem, tak, czy martwię się, co się zadziało, że nawet jeśli, nie wiem, tak, zadziała się jakaś trudna sytuacja między nami, to ja ją chcę wyjaśnić, daj znać, kiedy będziesz gotowa, też takie oddanie mnie, pałeczki tej drugiej osobie, no i bo my często urywamy te relacje i tak naprawdę nie wiadomo, co się do końca zadziało, ale tylko wtedy, kiedy czujemy, że my chcemy, że nam jakoś na tym też zależy, ale to jest taka gwiazdka i uwaga, zwłaszcza dla tych relacji, wiecie, początkowych, w których wchodzimy w romantyczną relację, nam bardzo zależy, chcemy mieć ten związek, jest upragniony i bardzo na niego czekaliśmy, no a dochodzi do ciszy, więc wtedy niekoniecznie to jest dobra reakcja, kiedy my o ten kontakt się tak mocno gdzieś tam dopraszamy, bo się możemy narazić na kolejne właśnie zranienie.
I to trochę się łączy z takim, wiecie, gaslightingiem, czyli o tym będę mówiła za jakiś czas na live'ie, że ktoś już zaczyna się odzywać, to na przykład nie, tak nie było, kłamiesz, to jest nieprawda, prawda? Czyli my wiemy, że coś miało miejsce, a ktoś nam tłumaczy i mówi, że nie, nie? Że jakby taka, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc tego nie będę rozwijała, bo będę chciała ten wątek omówić w innym, osobnym materiale, bo jest długi. Więc dajcie znać, czy w ogóle ten temat by Was interesował, jeśli chodzi o ten gaslighting. Dobra. Dobrze, to teraz tak, kolejna rzecz, czyli takie milczenie, słuchajcie, wyobraźcie sobie takie milczenie, w których mieszka ze sobą rodzina, są też dzieci i te dzieci są włączone do tego konfliktu. Jedna osoba wycofuje się z rozmowy z nami, zresztą nawet nie trzeba mieszkać ze sobą, bo można też być po rozwodzie. I co się dzieje? Czyli to powiedz mamie, że, to powiedz tacie, że. I robimy z dziecka listonosza do tego, żeby przekazywał informacje, których my z racji tego, że jesteśmy urażeni, obrażeni, nie przekazujemy. Jeśli ktoś tak robi, no to to jest zachowanie przekraczające wszelkie granice względem dziecka. To jest przemoc względem dziecka i angażowanie go i wikłanie go w konflikt lojalności, uwikłanie, no bo wiadomo, że dziecko żyje w tym, ma swoje emocje i jakby musi teraz, nie wiem, wybierać, rodzic się może denerwować, dlaczego ty mi, nie wiem, przekazujesz, albo wcale nie chce tego przekazywać, ale czuje, że jak tego nie zrobi, to rozczaruje rodzica. Straszna rzecz, straszna rzecz. I to jest taka rzecz, która też zostawia długo ślad w dziecku, albo na zawsze po prostu. Tak, czyli nie róbmy z dziecka mediatora. I co my możemy zrobić, kiedy ten drugi rodzic coś takiego robi naszemu dziecku, jak my możemy zareagować? Czyli naszym zadaniem wtedy w pierwszej kolejności nie jest do końca znowu tłumaczenie, albo ty milczysz, bo tak się nie powinno zachowywać, jesteś toksykiem, jesteś narcyzem, co ty robisz naszemu dziecku, bo to w ogóle nie przynosi żadnego efektu, kompletnie to są spalona energia i spalony moment na ewentualną konstruktywną rozmowę. Pierwszą rzeczą, którą mam do zrobienia, jest w ogóle ochrona dziecka. Czyli mogę mu wprost i wyraźnie powiedzieć, nie zgadzam się nim, z mamą czy z tatą. To nie jest twoje zadanie, żeby przekazywać mi informacje. To jest nasza sprawa i nie wiem, bo my się pokłóciliśmy, ale my to też razem rozwiążemy. Możesz odmówić, nie wiem, tacie czy mamie, przekazywania tych informacji. Mi również możesz odmówić, jeśli kiedyś by mi się zdarzyło zrobić coś takiego. To nie jest w porządku wobec ciebie. Czyli słuchajcie, głośno nazywamy to, co się dzieje, tak żeby dziecko wyciągnąć z tej sytuacji, która dla niego jest mega trudna i nie ma absolutnie kompetencji, zasobów ani emocjonalnych, ani poznawczych do tego, żeby sobie z tym poradzić. Prawda? I to jest ta rzecz, a później no to jest wszystko to, co należy zrobić w komunikacji między partnerami, kiedy dotyczy to, nie wiem, wychowywania, podejścia do wychowywania dziecka, konstruktywnej rozmowy, a przede wszystkim zajęcia się kryzysem w relacji. I to też nie temat na dzisiaj. Tutaj jeszcze się pojawia taki komentarz, że moja mama nie odzywała się do mnie jako dziecko po kilka tygodni, cieszę się, że miałam babcię. No, to jest cudownie, jak mamy, słuchajcie, inne osoby, które mogą o nas zadbać, ale i tak te rzeczy, słuchajcie, na nas wpływają. To się nie dzieje bez echa. Tego rodzaju sytuacje, brak odzywania się, to jest takie uderzenie w poczucie własnej wartości. Dziecko chce za wszelką cenę utrzymać relacje z rodzicem, to jest, odbiera poczucie bezpieczeństwa, odbiera poczucie stabilności i uruchamia różne rzeczy, tak? Czyli jedno dziecko powie, no to mam cię w dupie i nie będę nic robić i to sobie tam siedzieć, a ja idę i tak wchodzi w te kontakty, nie wiem, z kolegami, koleżankami, nie wiem, zaczyna się tak zwany bunt, prawda? Czyli próbuje poprzez trudne zachowania zwrócić na siebie uwagę, albo dziecko wchodzi na przykład, no to mamy, wiecie, te wszystkie te takie cztery kategorie, które były omawiane
jeśli w tych naszych tematach dotyczących DDA i e-booku, jak się poskładać w potrójnym dzieciństwie, patrzę na górę, bo tutaj na półeczce stoi, więc kto go ma, to może sobie tam do niego zajrzeć. Czyli może dziecko być po prostu, się wiecie, schować w kąt i być też niewidzialne, ale może wejść w rolę pomocnika, ratownika i prosić, proszę cię, mamusiu, odezwij się do mnie, dlaczego się nie odzywasz, będę już grzeczna. To jest straszna rzecz, straszna manipulacja, która znowu zostawia ślad na długo. I jak my potem, czyli dziecko takie, które ma doświadczenie, ma poradzić sobie, czy mieć poczucie własnej wartości i stabilności w relacji z innym dorosłym, nie wiem, w związku z innymi ludźmi, poza relacjami, nie wiem, w pracy, z nauczycielem w szkole, z koleżanką, przyjaciółką i tak dalej, i ma móc ochronić swoje granice. Zawsze będzie ten taka nutka w środku, który będzie się zastanawiać, ale czy dobrze, czy nie przesadzam, może kogoś urażę, a może niepotrzebnie wywołam konflikt i kogoś stracę, prawda? I ten lęk przed odrzuceniem po prostu robi się bardzo duży i wymaga to potem często właśnie pracy terapeutycznej. Co tu jeszcze się pojawia? Ja bardzo często mam tak, że mam zupełnie inną wizję tego, co się stało lub zostało, nie zostało powiedziane niż druga strona i to generuje dużo konfliktów. Słuchajcie, to nie jesteś w tym samotna. Pary, które przychodzą tutaj do gabinetu, mówią to notorycznie. I dla mnie główną rzeczą jest wtedy to, żeby przestać ustalać, co faktycznie było i jakie to miało miejsce. A zacząć ustalać emocje, czyli pary, które kłócą się o realność, tak naprawdę chronią się przed dotknięciem emocji, bo jak zacznę ci tłumaczyć, jak było, dlaczego tak było, co powiedziałeś, nie, tego słowa nie użyłeś, bo użyłeś słowa innego, a to słowo ma takie i takie znaczenie i taka jest różnica, to znowu wchodzimy, wiecie, w te wątki, które ostatnio omawialiśmy, ale to powoduje, że nie można się spotkać, wiecie, tak emocjonalnie ze sobą. Bo druga osoba natychmiast będzie się bronić, więc taka strategia równa się konflikt. To warto zapamiętać. Taka strategia równa się konflikt. Więc za każdym razem, kiedy chcę udowodnić drugiej osobie, że było inaczej, to może warto się zatrzymać. No i inną strategią jest jednak odkrycie tego, co pod spodem, czyli ja widzę to tak, ty widzisz to tak, ok? Może pogadajmy o tym, jak każdy z nas się w tym czuło. Ale tu jest znowu klucz, czyli używając komunikatu ja i wszystkich takich strategii, narzędzi komunikacyjnych, a tu Was odsyłam do kursu, jak rozbroić konflikt. Z kolei tam macie absolutnie wszystkie narzędzia, które są Wam do tego potrzebne już w takim bezpośrednim komunikowaniu się, kiedy dochodzi do wybuchów i konfliktów. Prawda? Czyli przestać się przekonywać i co najwyżej można wyjść od takiego zdania, czyli zgadzamy się, czy mamy coś wspólnego, bo zgadzamy się co do tego, że się nie zgadzamy. To jest pierwszy wspólny punkt wyjścia do dalszej rozmowy. Dobra, przerzucanie winy za milczenie i to jest ta rzecz, którą tutaj chciałabym omówić trochę szerzej, a którą zapowiedziałam na samym początku. To jest 9. punkt, jeszcze mam inne, 10. jeszcze mam, także jeszcze to nie jest ostatnia rzecz. Ale słuchajcie, czyli ja milczę, bo ty krzyczysz, ja milczę, bo ty się tak zachowujesz, ja milczę, bo ty mnie naciskasz, kontrolujesz i tak dalej. I dlatego się wycofuję. No, gdybyś tego nie robił, to ja bym się nie wycofywał. A druga osoba mówi: No, ale to właśnie przez to, że ty się wycofujesz, to ja krzyczę, to ja próbuję to rozwiązać. No, ty to przeżywasz jako nacisk i kontrolę, no, ale to jeżeli nie będziemy rozmawiać, to nie będzie rozwiązanego problemu. Więc jak ty sobie to wyobrażasz, prawda? I znowu zaczynamy wchodzić w rozmowę pod tytułem: Kto ma rację i co należy w tej sytuacji zrobić, a nie o tym, skąd to milczenie się bierze, czy skąd ten krzyk się bierze, jakie rzeczy są, no tu jest bardzo dużo spraw do załatwienia i teraz powiem Wam, jakie są wskazówki, podzieliłam to sobie na nią i na niego i potem na parę, w założeniu, że to on milczy, a ona krzyczy, bo taki jest najczęstszy wzorzec. No i co? I tak, jeżeli on mówi, robię to, żeby bronić się przed Twoim słownym atakiem, tak, to dla niego wskazówka jest taka, czyli zwracam się teraz do osób, które tak robią. Ty robisz to z innych powodów niż obrona przed atakiem.
To po pierwsze i najważniejsze. Robisz to, bo czujesz bezsilność z powodu krzyku drugiej osoby, niemożliwości rozwiązania sytuacji, bycia niewziętym pod uwagę, niezaspokojonej potrzeby, lęku przed konfliktem, lęku przed złością, nieumiejętnością radzenia sobie ze swoimi emocjami, nieumiejętnością powiedzenia nie w danej sytuacji, kiedy ktoś czuje, że naciska, nieumiejętnością postawienia granic. I warto wiedzieć, że istnieją bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z tą sytuacją niż obwinianie drugiej osoby o swoje milczenie, bo to do niczego nie doprowadza. Czyli weźmy odpowiedzialność za swoje milczenie, że to jest moja strategia na poradzenie sobie z trudnymi emocjami i jakby nie wymarzę prawdopodobnie tej strategii natychmiast, ale mogę przeformułować tak swoje działania, żeby one nie były przemocowe, żeby nie były bierną agresją, tylko były korzyścią dla relacji i o tym, jak to wygląda, będę mówiła jeszcze za momencik, w tej wersji, kiedy powiem dokładnie, kiedy karanie milczeniem nie jest przemocą, nie jest agresją, nie jest manipulacją, czyli właśnie między innymi informowania, że potrzebuje czasu na ochłonięcie, a potem wracania do rozmowy. To jest ta instrukcja dla tej osoby, która milczy. A dla niej wskazówka, czyli argument, że ty atakujesz słownie, bo ktoś cię zaniedbuje, bo się wycofuje, bo nie można rozwiązać konfliktu, jest dokładnie takim samym argumentem o takiej samej wartości, jak argument drugiej strony o milczeniu. Tak? Czyli jak ten argument, że on milczy, bo ty atakujesz czy krzyczysz. Nie, wybierasz krzyk, tak jak druga osoba wybiera milczenie, bo czujesz bezsilność z powodu milczenia, niemożliwość czy niemożność jakoś rozwiązania tej sytuacji, to, że nie jesteś wzięta pod uwagę, to, że masz niezaspokojone potrzeby i twój krzyk pełni funkcję kontroli, pełni funkcję wpływu. W ten sposób chcesz jakoś zmusić drugą osobę do reakcji, żeby nie doświadczać swojej bezradności, czyli krzyczysz nie dlatego, że ktoś milczy, ale że jakaś ważna sprawa jest dla ciebie nierozwiązana, a tobie na tym bardzo zależy, bo nie masz narzędzi do tego, by to zakomunikować inaczej, bo nie umiesz regulować swojego napięcia, więc dajesz upust swoim emocjom w ten sposób. I nie chodzi o to, że te emocje są złe, tylko ich sposób wyrażenia, tak samo jak milczenie, tak samo ten krzyk, jest niekonstruktywnym sposobem wyrażania tych emocji. I każdy z Was ma coś do zrobienia i do pracy indywidualnej nad tym, żeby móc się skomunikować. Jedna osoba, właściwie każdy pracuje nad tym samym, nad regulacją swoich emocji. Tutaj odsyłam z kolei do materiałów o świadomych emocjach, do kursu o świadomych emocjach. Prawda, żeby nie dawać upustu w sposób, który jest raniący. A nawet jeśli, no to uczymy się właśnie, czy to poprzez kursy, tak, w kursie jak rozbroić konflikt, tego się uczycie na pewno, ale czy poprzez psychoterapię par, uczymy się wtedy tego, gdzie są te punkty zapalne, w których momentach my przekraczamy granice, czyli jak ktoś by chciał, żeby było inaczej i uczymy się i regulowania swojego napięcia i tego, żeby umieć zakomunikować to, co się z nami dzieje, nawet jeśli nie wiemy do końca, co się dzieje, nie wiemy, co chcemy dokładnie przekazać. Właśnie kiedy jesteśmy w całym chaosie i w całym pogubieniu, no bo to jest jedyna droga do rozwiązania, chociaż wymaga dużo pracy i jest pewnym procesem. Tak? Czyli gdyby jakoś zobaczyć, że to jest problem właśnie pary, a nie jednej osoby, że oboje jesteście bezradni, że każdy z Was radzi sobie z sytuacją w inny sposób, tak jak umie, tak jak się nauczył. Być może ta osoba, która milczy, nauczyła się reagować tak w swoim życiu na przekraczającego granice rodzica, agresywnego, przemocowego, nie wiem, krytycznego, nadmiernie wymagającego, że to był sposób zamykania się. Ale to nie jest argument, że ja tak mam i teraz nic z tym nie zrobię, bo jako dziecko rzeczywiście to było trudne coś z tym zrobić. To jest krzywdzące, że mamy takie wzory, ale to my jesteśmy odpowiedzialni, co my w dorosłym życiu z tym zrobimy. To, że wybieram krzyk,
To jest być może strategią, której doświadczałam i identyfikowałam się właśnie z tym rodzicem, który dopuszczał się takich działań, bo to mam pod ręką, to wiem, że działało, bo może matka darła się na ojca i wtedy on się brał w garść i robił różne rzeczy i to był jedyny sposób jej wpływu na niego i w związku z tym wiem, że to działa, więc być może w naszej relacji też to działa, bo dzieje się podobnie, ale jeśli wiem, że to jest coś, co szkodzi, to mogę wybierać, że nie chcę tak, że chcę inaczej. Prawda? Czyli każdy z nas musi zadbać o swoje indywidualne aspekty, a potem umieć usiąść i przegadać to, co się w tej parze dzieje. I jeśli trudno jest w ogóle zacząć, a zakopujecie się jakoś w tym milczeniu i tym krzyku, to się jakoś przeplata, to bardzo Was zapraszam i te wszystkie narzędzia właśnie do takich sytuacji, jak przed chwileczką wymieniłam, znajdziecie w kursie Milczenie Związku i tam znajdziecie ich bardzo dużo takich wskazówek. Dobra, co tutaj się pojawia na czacie? Jak pozbyć się tej chęci ukarania kogoś milczeniem czy zmanipulowania drugiej osoby? Często ma to na celu ukazanie, komu bardziej zależy, że osoba, która milczy, czeka na dowód, że drugiej osobie zależy. No to właśnie w kursie o milczeniu o tym mówię krok po kroku, łącznie z wypisanymi zdaniami czy strategiami, które możecie zupełnie zgodnie ze swoimi emocjami, które rozpoznajecie. Na skróty mogę powiedzieć, że no, jako dorośli ludzie, regulując swoje emocje, możemy panować nad sobą. Słuchajcie, no to jest trochę tak, jakby powiedzieć, no, jak mam zapanować nad tym, żeby kogoś nie uderzyć? Przerysowując sytuację. No po prostu wybieram, że tego nie robię, że chcę inaczej. To jest tak z jednej strony proste, a jednocześnie trudne. To, że będę ponosić porażkę w tym, że to milczenie się będzie pojawiać, będzie to miało miejsce, ale znów mam wybór, czy przerzucę winę na drugą osobę, czy ja będę chciała jakoś reparować tą więź, czyli będę chciała to naprawiać, czy wezmę odpowiedzialność za to, czy poproszę o to, żeby ktoś patrzył na mnie też życzliwym okiem, że uczę się, czy będę w stanie słuchać drugiej osoby, co ona potrzebuje, gdzie ją to zraniło, czy wezmę odpowiedzialność za to. Bo nie jesteśmy doskonali i jakby oczywiście, że mamy różne odruchy i chęci, ale możemy nad nimi panować, tylko to wymaga pracy. To jest łatwiejsze, zmanipulować kogoś, wyżyć się na kimś, ukarać kogoś milczeniem, niż zacząć pracować nad sobą. No, to jest głęboka, słuchajcie, też praca, czasem terapeutyczna, no bo jeżeli wolę kogoś zmanipulować, niż mu powiedzieć, że mi zależy, to dlaczego? Ja muszę jakoś to najpierw, wiecie, odkryć, zrozumieć, dlaczego tak jest, czego ja się tam obawiam. Póki znowu nie zajmę się sobą, to prawdopodobnie tego, nawet jeśli powiem, że zamiast tego powiedz, mi zależy, to 90% osób tego nie powie. I jestem autentycznie przekonana, że to wtedy nie zadziała, bo widzę to w gabinecie po prostu, że to nie jest. Gdyby to było tak proste, to ludzie by nie mieli z tym problemu, bo po prostu wybieraliby to i robiliby inaczej. Chodzi o taki, wiecie, autentyczny wewnętrzny wybór na początku, że ja tego nie chcę, że ja już nie chcę, że ja widzę, że to jest złe, że to jest trudne, że to jest niszczące i że ja nie chcę tego, nie chcę w ten sposób. To, czy to mi się będzie udawało, czy nie, to jest już inna jakby kwestia, bo będę ponosić porażki, będę ponosić jakieś tutaj błędy. Ale mogę mieć właśnie tą decyzję, że chcę inaczej, że chcę też brać odpowiedzialność za to, co się właśnie dzieje. No i tutaj też jeszcze często przy okazji tego milczenia ktoś mówi, nie wiem, czyli my zadajemy różnego rodzaju pytania i ktoś odpowiada, nie wiem, nie wiem, no ale ja nie wiem, ale co czujesz? No nie wiem, ale dlaczego tak się zachowujesz? Nie wiem, ale dlaczego milczysz? Nie wiem, ale czy to czujesz? Nie wiem, coś cię zezłościło, to pogadajmy, ale ja nie wiem. Więc słuchajcie, tu już tego nie będę rozwijać, ale odsyłam Was do playlisty Kłótnie w związku. Tam jest 5 odcinków o ignorowaniu i mówieniu nie wiem. Przygotowałam tam dla Was filmy, więc wiecie, jak pójdziecie na spacer, czy będziecie, nie wiem,
gotować, jechać na rowerze, czy wracać z pracy, możecie sobie włączyć na słuchawkach. Są króciutkie filmy, to nie są jakieś długie webinary, ale króciutkie, 20-minutowe najczęściej materiały na ten temat. I teraz, kiedy to milczenie służy ochłonięciu i rozwiązaniu konfliktów? No właśnie, myślę, że to wybrzmiało, słuchajcie, ale jeszcze, żeby to podkreślić, że wtedy, kiedy ono ma pomóc regulować nasze emocje, rozładować napięcie, kiedy ja przerywam konflikt i czuję, że zaraz eskaluje, czyli znowu, jak tu było pytanie, jak tu pozbyć się chęci ukarania kogoś milczeniem, no na tym polega regulacja emocji, że jak ja czuję, że się zbliżam już do granicy, to ja wcześniej o tym informuję, to tak samo będzie z krzykiem. Czyli na takiej osi od 0 do 10 muszę sobie posprawdzać, w którym miejscu jestem i zareagować nie wtedy, kiedy już mi się tam odkleja wszystko w mózgu i tylko ta logiczna część w ogóle totalnie nie działa, kiedy zalewają mnie emocje, tylko jeszcze wtedy, kiedy ta logiczna część jest przyklejona do tego. Dobra. Więc to tak. Co tu jeszcze miałam powiedzieć o wyregulowaniu, że ochłonięcie. Ważne jest wracanie też do tematu. Wycofujemy się i wracamy do tematu. I co jeszcze? I kiedy nie jest milczeniem, milczenie nie jest karaniem wtedy, kiedy czasem niektóre osoby mają problem z tym, żeby wytrzymać napięcie, które jest po kłótni. Czyli, no przecież się już pogodziliśmy, to zachowuj się normalnie, więc ten chłód taki naturalny, który się pojawia, zanim, wiecie, dojdziemy do takiej normalnej sytuacji, no nie jest karaniem. Czyli każdy z nas też dochodzi trochę w innym tempie do wyregulowanych emocji. To też warto sobie zdawać sprawę, że to nie jest wymierzone przeciwko drugiej osobie, tylko jeden autentycznie jest gotowy do rozmowy i jakby nie jest pamiętliwy i to zostawia i może pogadać już za godzinę, a ktoś jeszcze no, przez wiele godzin, a czasami jeszcze to czuje, nie wiem, następnego dnia. Tak, to też wtedy nie możemy mówić o karaniu milczeniem. Dobra, i jeszcze sobie myślę o jednej sytuacji, czyli wtedy, kiedy ta osoba mówi, ja przychodzę i pytam, czy masz już gotowość, czy możemy już pogadać, a ta osoba mówi, no nie, jeszcze nie mam gotowości na rozmowę, no to też nie jest rodzaj karania. I tu, słuchajcie, czasami właśnie ktoś pyta, jak to rozpoznać, czy to przemoc, czy to szantaż, czy to bierna agresja, czy to ochłonięcie, więc my będziemy się, czy ludzie generalnie spierają się często o to, co tym karaniem, ciszą jest, czy jak sobie przeglądacie internet, to tych treści tam się sporo pojawia i ludzie mają różne jakby wizje na ten temat, ale uważam, że dla bezpieczeństwa właśnie relacji i siebie samego warto jest, jakby ma znaczenie, jakich słów używamy, jak to nazywamy. Ja bym zachęcała do tego, co powiedziałam na samym początku, żeby wyznacznikiem była nie diagnoza czy etykieta, tylko to, że mi jest z czymś trudno, dla mnie to jest za dużo, dla mnie to jest przekroczenie granic i jakby komunikowanie właśnie tego, bo to jest to samo, prawda? To samo, a do trochę innych efektów wtedy dochodzimy. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, w których ta przemoc jest po prostu ewidentna i wymaga no, takiego nazwania, nie wiem, zamknięcia relacji, wydobycia się, sięgnięcia po wsparcie, wyjścia z niej, jakby no, są takie sytuacje, ale o nich tutaj nie mówimy, w których no, wymaga to nawet jakichś interwencji kryzysowych, tak? A nie dotyczy to tylko takich, wiecie, przepychanych czy konfliktów gdzieś tam w parze, wtedy warto z tymi etykietami i jakby skończyć, a tą psychoedukację traktować jako zdobywanie wiedzy o sobie, o tym, co my robimy, a nie jako traktowanie tej amunicji, czyli zdobywamy wiedzę po to, żeby siebie ochronić, żeby, nie wiem, móc zakończyć relację albo żeby móc rozmawiać inaczej, żeby mieć też dodatkowe wzmocnienia, zapewnienia, że to, co robię, to, co czuję, to, co myślę, to jest właśnie tak, jak myślę, zwłaszcza jak nie mieliśmy takiego wsparcia, wiecie, backgroundu w przeszłości, no to my potrzebujemy czasami się oprzeć właśnie na tego rodzaju treściach.
i rozumieć, które zachowania są ok, a które nie, no bo wiele osób doświadcza, tak, czy doświadczało w swoim doświadczeniu, tak jak tu pisaliście, też manipulowania ze strony rodzica i żyje w przeświadczeniu, że to jest normalne i trzeba to wytrzymać, i trzeba to wziąć jakoś na klatę, a tak naprawdę to jest utrzymywanie jakiegoś niezdrowego schematu, a czasem bycie w niezdrowej jakby relacji, która no, wymaga przyjrzenia się i czasem zakończenia. A samo zatrzymanie się na diagnozie jakby powoduje, że też no, nie rozmawiamy dalej samym ze sobą, czyli bardzo dużo jest tych związków, gdzie jedna strona mówi, tak, to jest toksyk, to jest narcyz, on nie karze milczeniem i tak dalej, ale nie dzieje się nic, czyli nie ma żadnej zmiany. Ktoś przychodzi na konsultację i mówi, proszę mi pomóc przetrwać w tym, w czym żyję, bo wydostać to się nie chce. Chcę w tym przetrwać, bo nie wiem, bo pieniądze, bo nie chcę zakończyć tej relacji, bo finansowo mi się to opłaca, albo bo nie chcę dzieciom tego fundować. No, jakby nie chodzi o to, żeby przetrwać w przemocy, w której żyjemy, tylko też umieć z niej wyjść. No i wiecie, psychoedukację można na różne sposoby używać i też niekoniecznie konstruktywne. Czyli ważne, że to jest to takie trzymanie granic i komunikowanie się, nawet jeśli ktoś wobec nas zachowuje się nie w porządku, jest po to, by nie dać sobie wmówić, że to ty masz problem, że to z tobą coś jest nie tak. Oczywiście, jak zachować się nie w porządku, to warto też brać odpowiedzialność za to. Ale właśnie o to chodzi, że jak zaczynamy się komunikować konstruktywnie, to trochę wybijamy komuś ten argument z ręki, nie dajemy tego pretekstu, na którym my się w sumie bardziej łapiemy nawet, bo wtedy zaczynamy tak się wahać, że ach, no bo rzeczywiście tak to powiedziałam, to może jednak ma rację i wtedy przestajemy tych swoich granic chronić. I jeśli nie postawisz granicy, nie powiesz, co cię boli, co cię dotyka, to ta manipulacja, bierna agresja, przemocowe zachowania będą trwały częściej, częściej i częściej, a dzieci, jeśli w tym żyją, to też chłoną to jak gąbka i nabierają swoich schematów. No a jeśli na to się też godzimy i w tym jesteśmy, to to nas triggeruje, odpala nasze różne traumy, które powstały na bazie różnych trudnych doświadczeń w naszym życiu. Jak to się pojawia systematycznie, kiedy to jest nagminne, to wtedy no dochodzi, wiecie, do różnych takich momentów, w których uruchamiają się czy choroby psychosomatyczne, czy depresja i nasz stan taki psychofizyczny po prostu się pogarsza i jakby warto o to w ten sposób o tym myśleć i jakoś łączyć te fakty, że to, że później w weekend muszę, czy nawet każdego dnia napić się kilku kieliszków wina albo piwa, albo że zajadam to stresem i siadam przed telewizorem z miską cukierków, albo że oglądam, nie wiem, pornografię i masturbuję się i to nie ma końca i nie mam bliskości z partnerem czy z partnerką, albo że siedzę w robocie i w sumie nie mam granic i z niej nie wychodzę, to używam destrukcyjnych rzeczy do regulowania swojego napięcia, które wprowadzają mnie w stan, który za chwilę będzie też potrzebował wsparcia czy pomocy właśnie psychoterapeutycznej, a może i psychiatrycznej. Bo jesteśmy w czymś, co nas po prostu krzywdzi. Więc tak podsumowując, możecie sobie tak łatwo to jakoś rozgraniczyć, że są takie sytuacje, w których cisza wywołuje, czyli powodem ciszy jest zranienie, to, że ktoś jest zraniony i tak próbuje coś zakomunikować. Powodem ciszy może być to, że ktoś potrzebuje ochłonąć, żeby móc rozwiązać konflikt. Powodem ciszy są gierki. I teraz, jeśli punkt pierwszy, czyli zranienie i potrzeba ciszy i ochłonięcia, czyli pierwszy i drugi, one mogą się przerodzić właśnie w punkt trzeci, czyli w gierki, jeśli nie będziemy umieć wychodzić z tego zranienia, jeśli nie będziemy wracać do siebie z tego milczenia, wtedy, kiedy już ochłonęliśmy, się będziemy zakopywać pod dywan. No i wtedy te gierki staną się rzeczywiście dużym problemem, nie tylko dla relacji, ale też dla nas. I to tyle, słuchajcie, więc jeśli chcecie nad tym pracować, to zadbajcie o siebie,
na różnych polach, jak tak tutaj wiecie, wymieniałam te różne aspekty, czy to właśnie w psychoterapii, czy korzystając, słuchając różnych materiałów, czy korzystając z kursów, które też ja dla Was tutaj przygotowałam i kilka z nich wymieniłam. Nie ze wszystkiego naraz, ale zacząć coś robić, co będzie zmieniać tą relację, czy sytuację, czy właściwie relację najbardziej to z samym sobą, czy z samą sobą. Dobra, co tu jeszcze piszecie? To króciutko, bo odniosę się jeszcze, tu macie chyba jakieś pytania. Albo na wszystkie pytania dotyczące sytuacji jest już wszystko w porządku, a i tak dalej pierwszy się nie odzywa, a odpowiada niskim tonem. Wiecie, może to jeszcze podkreślę, że nie ma znaczenia, co robi druga osoba, czy ona milczy, czy się szarpie, czy walczy, czy mi coś udowadnia, czy mówi wszystko w porządku. No jakby co jest moją intencją? No pierwszy się nie odzywa, ale no ja chcę trwać w tym nieodzywaniu się właśnie i czekać na tą reakcję drugiej strony, bo co? Bo uduma, bo uraza, bo ego, bo zawsze ja. No jeżeli zawsze ja, no to warto się zastanowić, w jakiej mojej relacji znowu jesteśmy. Jeżeli to zawsze ja wyciągam rękę, no to znowu nie jest rozmowa o milczeniu, tylko o tym oporze i o tym, co się dzieje, jak to też wpływa na relację, to co powiedziałam w punkcie tam, nie wiem, drugim czy pierwszym, to odsyłam do posłuchania sobie później. Więc nie dajcie się też jakoś zapraszać do tych gierek właśnie, czy też samemu nie twórzmy tych sytuacji, bo chodzi o to, żeby nam było lepiej, żebyśmy my się poczuli lepiej, no i musimy wziąć za to jakoś też tam część odpowiedzialności takiego zadbania o siebie, prawda? To przykre, sam tak robiłem, nie miałem pojęcia, że jest to znęcanie, manipulacja. Człowiek uczy się całe życie, ważne, że wiem teraz i pracuję nad sobą, żeby w związku było dobrze. No i to mnie, takie wiadomości, słuchajcie, mnie bardzo cieszą. Wczoraj jak wrzucałam posty czy reelsy, to też takich wiadomości ludzie mi pisali, że bardzo się wstydzą, że nie będą komentować tam pod spodem, ale no, dostawałam bardzo dużo wiadomości z takiego kawałka, wiecie, poczucia winy i wstydu, że to się dzieje. Ale też takiego kawałka zrozumienia, czyli jak dobrze, że te dwie strony są pokazywane, że pod tym milczeniem często nie jest chęć ukarania czy manipulowania, tylko są różne powody, zresztą zerknijcie sobie do tej roleczki na Instagramie, jest na Facebooku, którą też wrzucę chyba w niedzielę, o tym, dlaczego ktoś milczy, bo tam są zebrane też odpowiedzi ludzi, czyli co ludzie pisali mi na temat tego, dlaczego się nie odzywają, czyli to jest takie grafice, o czym milczysz, kochanie, no i tak, czyli mówię, milczę, bo nie wiem, boję się konfliktu, nie wiem, jak ci coś powiedzieć, żeby cię nie zranić, żeby nie eskalować, i też było sporo takich wiadomości o tym, że to otwiera jakoś serce też na drugą osobę, więc to jest tylko przykład i dowód na to, że jak się zatrzymamy tylko i wyłącznie przy diagnozach i etykietach, to będziemy mieć jeszcze więcej rozwodów w Polsce, a jest ich już naprawdę sporo i coraz mniej ludzi będzie umiało budować relacje. Więc mam nadzieję, że to tutaj, wiecie, wybrzmiało, że nie chodzi o utrzymywanie relacji za wszelką cenę, ale no, szukanie tej granicy, która nie jest łatwa, jasna i oczywista, ale zbliżanie się, jakby wiecie, taka odwaga w takim uznaniu, że robiłem tak, to jest naprawdę bardzo odważne przyznać się do tego, wziąć za to odpowiedzialność, wyrazić skruchę, to jest leczące w relacji. To jest bardzo leczące, ludzie często nie wiedzą, co mają zrobić, a to jest jeden z pierwszych kroków, że ja przychodzę z tą skruchą i właśnie tak jak tutaj, nie, napisałeś, że nie miałem pojęcia, mogę sobie tylko wyobrażać, co przeżywałaś, opowiedz mi o tym. Chcę tego posłuchać. Bez tłumaczeń, bez argumentacji, ale wiesz, bo mam takie dzieciństwo, bo tamto, po prostu przyjmijcie to na klatę, jeśli to się wydarzyło i zobaczycie też, ile to w relacji zmienia. Co w momencie, gdy stawiane przez nas granice traktowane są jak odrzucenie przez drugą osobę, o lęk przed odrzuceniem, też są materiały, też jest chyba 5 filmów na YouTubie, więc też Was tam odsyłam, ale my nie jesteśmy odpowiedzialni za emocje drugiej osoby, ale możemy też dać jej znać, wiecie, znowu, że nie taka była nasza intencja, tak myślę jeszcze, myślę, że jest taki film na YouTubie, który nagrałam o bombardowaniu miłością i tam jest właśnie wątek omówiony, kiedy ktoś na granicę reaguje lękiem przed odrzuceniem, więc możecie sobie też do niego zajrzeć, jest opowiedziane na przykładzie.
Jeśli jestem karana milczeniem, zajmuję się sobą, dbam o siebie i zostawiam to, bo to wybór osoby, iż trwa w milczeniu. To manipulacja. Sama też tak robiłam i karałam najbardziej siebie. No, osoba, która się wycofuje i milczy, ona naprawdę cierpi też. Naprawdę. Także ja to słyszę, bo ja to słyszę w gabinecie, więc znam perspektywę obu stron i zawsze staram się tą perspektywę obu stron też pokazywać. Więc będzie mi też bardzo miło słuchać, piszecie, że bardzo fajny live, że dziękuję. Dziękuję, cieszę się, że Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście tutaj do pozostania, do subskrybowania, do polajkowania, zostawiania komentarzy, to wszystko pomaga rozwijać kanał i docierać szerzej, no bo niestety treści, które nie są nasączone wrogością do drugiej osoby, często się też tak nie niosą, czyli ludzie czasem chcą potwierdzenia, no właśnie, właśnie, bo potwierdzenia tych etykiet, no ale to nie robi takiej głębszej zmiany na dłużej. Więc super, że jesteście, że byliście, że słuchaliście. Jeśli poślecie dalej świat, będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Tak, bolesne to, ale i oczyszczające. No właśnie, więc wiecie, możecie sobie pogratulować, że jesteście tu i słuchacie tego, co mówię przez tą godzinę 15, bo to wymaga też odwagi, jakiejś ambicji, chęci zmiany, żeby tych bolesnych rzeczy słuchać. I one niekoniecznie się tak, wiecie, niosą w świat bardzo, bo my nie chcemy często, ludzie często nie chcą, bo to jest za trudne, za mocne, włącza nam się opór, więc jak dzielicie się tym, to wiecie, dla mnie to jest taka najlepsza nagroda, że jesteście, że słuchacie, że coś tam porusza, nawet jeśli to nie jest komfortowe, bo tak właśnie rodzi się zmiana, czyli nawet jak dzisiaj coś cię tutaj zabolało, to być może i zasiane zostało jakieś ziarenko do zmiany i tego Wam bardzo z serca życzę, żeby tak było, żeby to przynosiło oczyszczenie, chociaż czasem to oczyszczenie nie jest komfortowe. Nie dzieje się w taki, wiecie, komfortowy sposób. Dobra, słuchajcie. Bardzo cenne, tego trzeba dojrzałości i wrażliwości. No tak, zgadzam się z tym. Dziękuję Wam za obecność, za dzisiaj. Śledźcie informacje, bo mam jeszcze kilka fajnych tematów, które będziemy sobie poruszać. Zapraszam Was w przyszły czwartek na webinar o manipulacji i szantażu emocjonalnym. Linki znajdziecie pod spodem, pod tym filmem. Przeczytajcie opis tego, co tam jest. Tam są też dodatkowe materiały. Jeszcze je po live uzupełnię, ale część z tych tutaj, o których mówiłam, już tam są zamieszczone. Dołączę też link do bombardowania miłością i do tych kursów, o których wspomniałam, do ignorowania i mówienia, nie wiem, już linki są. Przynajmniej je tam wpisywałam przed live'em. Także możecie z tego sobie korzystać i zapisywać, słuchać i się rozwijać. Także dobrego dnia Wam życzę i do usłyszenia. Następnym razem. Do zobaczenia.